Halo, halo, dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z PC Buildera. Słuchajcie, jeden odcinek niestety będziecie mieli stracony. Od razu na początku powiem, żeby po prostu nie było tam, gdzie odcinek, bo jakiś tam dziwny przeskok był. No niestety, gdzieś mi kurczę jeden zniknął, nie wiem jak ja to zrobiłem, czy ja go przez przypadek usunąłem, a nie skopiowałem po prostu na komputer, nie przeniosłem drugi. Nie wiem, nie mam pojęcia co się stało z tym plikiem. Ale i zniknął, pusty folder został. No więc trudno, no przynajmniej nie zobaczycie jak się wyportkowałem z pieniędzy. Co my tutaj mamy w ogóle? To są komputery do oddania. No tak, bo w poprzednim odcinku właśnie dokończyłem to wszystko. Kurczę, no niedobrze. Dobra, odpalimy sobie naszego maila, bo wszystko tutaj poprzez tego maila robimy. Także sobie wszystko skolektujemy, oddamy wszystko. Okej. No i tutaj mamy jakieś tam nowe części odblokowane. Dostaliśmy informacje, kolejny jakiś Radeon, coś tam. Dobra, sobie usuniemy. Co my tu mamy? Install Intel Core i5 6000, upgrade do 8 GB RAM-u. Tak, to sobie weźmiemy jak najbardziej. Co my tu mamy? PSU i CPU, dobra, czyli procesor będzie uszkodzony i zasilacz do wymiany. 4 GB RAM-u, run, 5 dni. Proste. Proste czynności. No dobra, to w takim razie. Już jesteśmy tylko 1000 na minusie. Więc nie jest źle. Co to mi tu przyszło? Jakiś RAM. Dobra, jakiś RAM. Pewnie zaległy, jaki znając życie. Dobra, weźmy sobie pierwszą maszynkę. Weźmiemy drugą. To jest naprawa. Dobra, tutaj będzie 4 GB RAM-u. Możemy to sobie spróbować. Może gdzieś mam na stanie jakieś ramy, to po prostu wciepiemy jakieś stare ramy i też będzie. Ogólnie ludzie widzę, że nie patrzą na to. Ważne, żeby komputer chodził. Znaczy, no żeby chodził, no. A te stare ramy możemy gdzieś po prostu ludziom wrzucać. I to nie będzie złe. Bo to będzie normalnie działać. 8 GB RAM-u tutaj nas proszą o założenie. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie mamy memory? 8 giga, tutaj mamy jakieś 2400. Sobie ją włożymy w pierwszą tą, w pierwszą zatokę tutaj. Dobra, to sobie ściągniemy. Core i5 tutaj mamy jakiś zamontować, to jest stary Celeron. Core i5 6000, coś tam. Ile to ma być? 6400. Dobra. No to co, idziemy do sklepu. 6400, proszę bardzo. To sobie zostawimy na razie w koszyku. Tutaj tylko tyle. Zobaczymy co dalej. Jak coś to zamówimy po prostu za jednym zamachem wszystko. Tutaj mamy też CPU do wymiany. No tak, tutaj będziemy mieli CPU do wymiany i tutaj mamy też do wymiany zasilacz. Dobra, ściągnijmy sobie cooler. No i Ryzen, czemu mnie to nie dziwi? Co, uszkodzony jest pewnie. No uszkodzony. 1200. Ryzen 1200. Boże, 1200, proszę bardzo. Dodany. Jeszcze co? Jeszcze co my tu mamy? To cholestwo trzeba ściągnąć. Strasznie te niektóre właśnie obudowy są upierdliwe przez te śrubki. Jedną rzecz kurczę muszę ogarnąć, bo to jest tragedia odkręcać to ciągle. Spróbujemy bez ściągania tylnej tej obudowy rozkręcić ten. Okej. Patrzcie, udało się. To jest kurde dopiero mistrzu. 500 W jakiś, dobra. Master coś tam 500 W. 500 W, gdzie my mamy? 500 W, proszę bardzo.
dodany. Mamy trzy rzeczy do zamówienia. No i tutaj też by było wszystko. Zobaczymy, co jeszcze w tym komputerze. 4 GB RAMu. I 4 dni mamy na naprawę. 4 GB RAMu ktoś tutaj chce. Ok, tutaj są jakieś Shen Titan. Ja sobie wyciągnę, zobaczymy, co to jest. Memory. Jak 8. A nie, czekajcie, on chce 4. O, to bym się, kurczę. 4 giga ty chcesz, tak? 4 giga, to mogę ci dać używane stare jakieś ramy i będziesz zadowolony. Będziesz, panie, zadowolony, zrobimy w ten sposób. I stare używane mu damy. Jest, jest, ok. Oczywiście teraz zainstalujemy jeszcze pendraka. Właśnie, właśnie, wiem już, co miałem kupić. Wiem, co miałem kupić. Dajmy sobie sklep. Aha, jest, dobra. Tools. Sobie skasujmy. Bo to bardzo szybko dzięki temu właśnie. Bardzo szybko się wszystko instaluje. To możemy zamówić. To możemy zamówić. Teraz pyk. Proszę bardzo, wszystko działa, patrzcie. Kładziemy, odpalamy i wszystko ma działać. Same się kabelki instalują. I ze śrubkami też jest taki patent. No tylko nie na teraz. Tylko nie na teraz, bo to jest drogi interes. Tam chyba 2000 trzeba za to wyłożyć, czy więcej nawet. Także sporo kasy. To mamy zrobić w 4 dni. Dobrze, 4 dni spoko. Ja go sobie odłożę. Ok, wszystko powyłączane. Także idziemy do domu. Go to work. Dobrze, mamy tutaj. Oj, paczuszki z procesorami i tak dalej, i tak dalej. Podłączymy sobie tego kompa. Mamy już zainstalowany benchmark. Tutaj ten, czy demarka. To niech on sobie działa na spokojnie. Widzicie, tak bardziej profesjonalnie dzisiaj podchodzę do tematu. Tak. Zrobimy coś takiego, coś takiego. Pasta, oczywiście. Cooler, cooler. Wszystkie są używane. Nie wiem, skąd ja tyle tych coolerów mam. Ale nieważne. Najważniejsze, że mamy z czego składać komputery. Dobra, CPU powinno być złożone. Nie wiem, czemu tutaj to ten. Nie wiem, czemu to nie wskoczyło. 500. Ok, mamy 500. Teraz kabeleczki. Coś mi tu nie pasuje. Nie pasuje mi, dlaczego. O, jest CPU, dobra, musieliśmy podłączyć po prostu. Włączamy go, sprawdzimy, czy on działa. Na pewno będzie działał. Dokładnie. To są jeszcze proste naprawy, później to się, kurczę, zacznie. Jakieś komputery od zera stawianie. Jakieś jednostki typu, nie wiem, złóż mi komputer za 800 dolarów. No, takie będziemy mieli zlecenia, niestety. Tu mamy jakiś upgrade. Aha, ten Intel Core i5 tutaj mamy włożyć. Dobrze, tutaj benchmark się zrobił. To też jest do oddania. Proszę bardzo. Tego sobie uruchomimy, naszą stację roboczą. Tutaj musimy procek włożyć. Jest, i5. Ok, widzicie, wszystkie kabelki od razu się podłączają, kozacka sprawa. Damy sobie tak, damy sobie cooler. Oczywiście podłączymy, musimy wszystko ręcznie podłączać na razie. Dopóki nie kupimy tego podłączenia, a to jest świetne. Bo właśnie te w środku kabelki też będziemy mogli podłączać automatycznie. To niesamowicie ulepszy, właśnie usprawni. Działanie tutaj z tymi komputerami. Możemy odłożyć przez ścianę.
Wszystko jest skończone w sumie. Patrzcie, jak ładnie poszło, naprawdę ładnie. Ale znając życie, zaraz nam taką robotę tutaj dopieprzą, że ja tu się osram. Dobra, dobra, dobra. Czekamy na maila w takim razie. Okej, co my tu mamy? 500 GB, to jest proste. A jakieś pierdoły. Upgrade karta graficzna. Dobrze. No i właśnie, i to są też durne. To są durne właśnie rzeczy. Ja strasznie tego nie lubię, żeby uzyskać właśnie w 3D-marku tyle i tyle i koniec, nie? Bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co mamy zainstalować, żeby w tym 3D-marku były te odpowiednie wartości. I przeważnie wychodzi na to, że musimy wymienić kartę, procesor i ramy dorzucić, nie? Jak najwięcej. No, tak to ogólnie wygląda. Dobra, możemy tą stację wyłączyć. Sorry, że tak wyłączam, ale jest to wygodniejsze. Kończymy dzień, idziemy do pracy. Tutaj jest prosta rzecz. Czyli wymiana dysku. To nie wiem nawet, co to podniosłem. O, prostą rzecz, dobra. 500 GB chcesz, kolego? Dobrze, zrobimy ci 500 GB. Żaden problem. Co ty tu masz? 120. Czy ja mam jakiś dysk w ogóle? 1 TB. O, 500 mam. No kurde, jak znalazł normalnie. O Boże, to jest ten durny case. Strasznie nie lubię tych właśnie case'ów tego typu, że musimy z dwóch stron otwierać, żeby durny dysk wyciągnąć. To jest chore. Z tamtej strony, kurczę, no nie no. Tragedia. Dobra, to niech sobie już chodzi pomału. A, wiem, co nie zrobiłem. Jak to kable podłączy? Ja pierdyle. Damy radę? Jak trochę? No nie damy rady. Kurczę, no zapomniałem kompletnie o tych kabelkach cholernych. Dobrze, mamy komputer ogarnięty. Proszę cię bardzo. Zostały nam jeszcze dwa. No i ten najgorszy, kurczę, ten jest ten najgorszy, ten 4036 w benchmarku. Zróbmy tak, ja go podłączę. Włączę tego chorego benchmarka. Niech on się instaluje. Tutaj co mamy zrobić? Też 3D-marka włączyć, ale najpierw mamy zupgrade'ować kartę graficzną. Kartę graficzną, koleżko, chcesz, tak? Ale nie napisane na jaką. Co ty tutaj miałeś w takim razie? To była ta karta 1050 chyba, nie? A może nie? Ja nie wiem, jak one się tutaj układają. Czy od najsłabszej, czy jak to jest? A załóżmy dla fazy tak o tą kartę. Kurde, dało to coś, lol. No to spokson. Dobra, dobra. To w takim razie podłączmy kabelki do niej. Ja pierdzielę. Jaka szybka naprawa. Czekajcie jeszcze. To można wyczyścić? Można. W razie W, no... Kurde, człowieku, masz nowiusieńki ten, nowiusieńki sprzęt, patrz. Wszystko masz wyczyszczone elegancko. Niech sobie to chodzi. Zamkniemy case'a. Powiem wam, że jak tak się na spokojnie tutaj podejdzie do tych wszystkich napraw, to człowiek jest w stanie to, ten komputer jakoś tam naprawić, powiedzmy, nie? Ale jak się zacznie człowiek wnerwiać, bo jakieś durne zadanie jest, no to średnio. Okej, ta sama sytuacja co w tym.
Czyli musimy to uruchomić. W takim razie tak, tutaj też uruchomimy i niech sobie one chodzą. One sobie będą chodziły, a ja za ten czas oddam te jedno zadanko, które zrobiliśmy. Okej, oddane. Co my mamy tutaj? Zdiagnozuj i napraw. To są też proste rzeczy, bo wystarczy go podłączyć ten komputer i już wszystko będziemy wiedzieć. Dobra, tutaj się robi. Tutaj na 8, tutaj na 6. Powiem wam, że na razie nie będę tego kupywał ani na 6, ani na 8. No chyba, że będę miał na tyle pieniędzy. To pierwsze co właśnie to kupię ten stół. Później dopiero tą szafę. Ale mówię, na pewno nie teraz. Teraz, kurczę, ja bym chciał sobie to pokupić. Zaraz wam pokażę. Narzędzia. Ja bym sobie na przykład to chciał kupić. I co jeszcze? To będzie też fajne później, na 6 levelu dopiero. Autocable. No i nie wiem, co to są tutaj za te programy. To co to jest? System info. Dodajmy, bo to kurczę nie jest ten, nie jest drogie. Co to jest za program? Ja to sobie zainstaluję na tym, zobaczymy co to jest. Dobra, tutaj mamy ogarnięte, tutaj. I na 3D Marku tutaj on chce 4000. 36 ma 3000, o Boże. Znając życie, karta graficzna i ramy. No bo ramy ma jakieś badziewne, 1 giga tylko, 4 giga. Karta. Czy ja coś będę miał dla niego? Jakieś ciekawe. Pamiątki, 8 giga. On tam ma 4, tak? On tam ma 4. Nie wiem jakiej firmy niestety. Znaczy, firmy wiem, ale nie wiem. 2400 MHz. Dajmy mu te. Dajmy mu te. I ewentualnie moglibyśmy mu jeszcze jedne dorzucić, te 2400. Te 4 giga. Chyba, że to coś da? Zobaczymy, niech sobie idzie. Ja nie ogarniam jeszcze tego 3D Marka dokładnie, co tutaj jest pokazane na przykład na dole, nie? Tego nie ogarniam. No FPS-y, framerate i tak dalej. Ja to rozumiem, ale co w danym momencie jest do wymiany w kompie, to nie mam pojęcia. Will it run? Co to jest? O kurde, to jest kozacki program. Czy uruchomię takie gry na przykład na tym, na danym właśnie sprzęcie? To jest kozackie. A czekajcie, zobaczmy pierwsze. I zobaczcie, mamy od razu RAM do wymiany. O Boże, jak mi takiego programu brakowało w poprzednim odcinku, ja się tak wnerwiałem. Minimalny i rekomendowany. Kozak sprawa. Kozak sprawa normalnie. Ciekawe, czy mamy na przykład coś takiego, że wiecie, wpiszemy wartości na przykład tam 4000 na benchmarku i właśnie, czy coś takiego jest. O, zobaczmy w toolsach. System info. Part ranking. Co to jest? System info. Dodajmy to. Jeszcze kupię. Dobra, jeszcze mogę to kupić. Sobie powyłączamy. Ja sobie zainstaluję ten programik. Zobaczymy co to jest. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze sobie resztę poinstalujemy. Sorry, ale musiałem troszeczkę podnieść sobie mikrofon. Bo mi jakoś tak dziwnie opada, kurczę. Nie wiem, czy to RAM już nie trzyma, czy o co tutaj chodzi. Bo mi się wydawało. Tak, zrestartujmy.
Kurczę, no. No mówię, no. Albo karta graficzna, albo procesor. I teraz cholera wie, które. No dobra. To jednak procesor nie. Procesor zostanie na miejscu. Czyli to jest ewidentnie do wymiany karta graficzna. O Boże, Boziu. Dobra, co ty tutaj miałeś, chłopcze? Lub dziewczyno? Różnie bywa. 980 chyba, nie? Tu jakaś jest 1050. Ale one są niby słabsze od tej, nie? Dobra, no w takim razie... Jeżeli nie wiem, co mam wybrać, to sobie wybiorę po prostu najmocniejszą kartę. Jakiś filtr, cokolwiek. Dobra, tu jest najdroższa, tu jest najtańsza, okej. Tu jest jakieś 6 GB. ...980, 4 GB, on chyba taką miał, mi się wydaje. Więc musimy zamontować mu którąś z tych kart. Ta jest niby najsilniejsza. Ta też nie jest wcale taka zła. Patrzcie, jaka tania w ogóle. Lol, spróbujemy. Spróbujemy, na następny dzień niech sobie przyjdzie. Spróbujemy, zobaczymy, czy ten, czy to coś da. To jest do oddania chyba. Tak jest. W takim razie tak. Ja zaraz sobie zobaczę ten... te programy. Tylko tak, to sobie oddamy. To sobie oddamy. Co my mamy dalej? To jest w tranzycie. To sobie usuńmy. I tu co mamy? Grafika. I 10 dni na to mamy. Luźno. To jest proste zadanie. I tak, co to jest system info? Aha. No spoko. Czyli tutaj mamy... Ło Jezu, tutaj mamy cały opis, co tutaj się znajduje w danym tym komputerze. Boże, czemu ja sobie wcześniej nie pokupiłem tych programów? Przecież one są kozackie. Ja pierdolę. No nie wierzę normalnie w siebie, nie? Temperatury mamy wszystko pokazane, w razie czego jakby się na przykład przegrzewał. O Boziu, czemu ja wcześniej ich nie pokupiłem? Już czuję, że jesteśmy dwa koła na minusie, ale... to jesteśmy w stanie odrobić przecież. Żaden problem. Tutaj co mamy? Zdiagnozuj. Podłączymy. Nie podłączymy. No to tutaj jest pewnie... albo walnięty ten... albo płyta główna, albo zasilacz, albo, nie? Dobrze, tu sobie, żebym zapamiętał, że zasilacz. Co ja miałem tu zrobić? Zainstalować tą fajną kartę graficzną. Dobrze, w takim razie... sprawdźmy, czy ona da radę? Czy ona da radę tyle na benchmarku wyciągnąć? Jak nie, to nic się nie stało. Oczywiście zostawię sobie tą kartę, w razie czego. Na jakąś tam gdzieś podmiankę, na coś lepszego niby. Czekajcie, bo ja nie chcę tego ściągać, tylko ja chcę... kabelek, o właśnie. I teraz, żeby tak, to i teraz to. Coś mi się wydaje, że to jest ten zasilacz zepsuty, bo on w ogóle nie startuje. Komputer. Dobra, zobaczmy. No, dokładnie. I to, ho! Proszę bardzo, nawet mamy taki sam zasilacz, kozak. To jest dosłownie życie na farcie, nie? Dobra, teraz musimy niestety wszystko popodłączać. O Boziu, dobra, z tego co pamiętam, to później, gdzieś tam na jakimś wyższym levelu powinni mi
przyznać możliwość jak gdyby dostania większego tego kredytu w banku, czyli na większym debecie mogę siedzieć. Jeżeli później mi przyznadzą, to ja sobie oczywiście dokupię te automatyczne, na przykład, nie wiem, montowanie śrubek czy czegoś tam w środku. Boże, czemu ja go wyłączyłem? Nie sklep, nie sklep. Co ty robisz? Człowieku. E-mail. Właśnie. Nie mogłem tego znaleźć. O! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Równiutko. Równiutko tak, jak powinno być. No po prostu miodzio. Tak, jak miało być. Proszę cię bardzo. Chłopcze drogi. 9 dni tutaj mamy na jakąś naprawę. Ale teraz tak. To sobie oddamy. To sobie oddamy. I teraz tak. Zupgrade'ować kartę graficzną. Bardzo możliwe, że nam się przyda ta karta graficzna, którą wcześniej zamówiłem. Nie, czy ona dała radę? Ty, dała radę. Dobra, tamta dała radę. To będziemy musieli jakąś wymyśleć kartę. Okej. Okay. Dobra, i co ty tutaj masz? Jakąś 470. 470 od MSI. 470, czyli to jest to. To ja bym ci zaproponował 650 MHz. Oczywiście, jakąś używkę byśmy mu zaproponowali. Czy ta karta da się tutaj... Nie da się, chyba. Chyba się nie da wcisnąć, czekajcie. No niestety się nie da wcisnąć tutaj tej karty. Musi być coś zdecydowanie lepszego. Dobra, no to co, no to jedziemy dalej. Powiedzmy Tom. Czy to coś da? Tak, dało, dobra. Okej, to już nawet ją popryskam, proszę bardzo. Popsiukane wszystko, chłopie. Już miał czyściutkiego case'a. Niech sobie to już działa. Zainstalujmy jeszcze pendraka. Opsa. Kurczę, jakby było jeszcze automatycznie, nie wiem, jakieś instalowanie tych programów, czy coś takiego. Kozak, normalnie kozacko by było. Dobra. Dobra, dobra. Czyli tak, tamte mamy oddane, na te czekamy. Czyli jeszcze jednego będziemy mogli ogarnąć kompa po oddaniu tego. Zdałoby się, kurczę, zaczekać, ale mi się troszkę nie chce. Co my tutaj mamy w ogóle? Jakieś, kurczę, shitowe karty, ale one się mogą gdzieś tam jeszcze przydać, na pewno się przydadzą, na bank. Ja jestem, kurczę, mentalnie takim zbieraczem. Jednak się może przydać, zostawić i tak dalej. Chyba, że już mnie wnerwia albo potrzebuje gdzieś miejsca. No to wtedy tak, to wtedy wywalę takie rzeczy, jakieś stare właśnie. Stare jakieś części. Się zastanawiam, czy nie kupić jakiegoś case'a i nie zbudować jakiegoś komputera. Chociaż na razie takie średnie te obudowy. Może jeszcze poczekajmy troszeczkę. Czwarty level. Powiedzmy, że gdzieś na piątym albo na szóstym levelu spróbuję jakąś maszynkę zbudować, na przykład na miejsce tego komputera, a ten pójdzie na dawcę na jakiejś części, nie? No, come on, ile to się będzie robiło.
Powiem wam, że też sobie ostatnio benchmarka właśnie robiłem u siebie, ale na starym komputerze, na nowym jeszcze nie zainstalowałem go. Na starym komputerze bardzo wysoko mi wyszło, bo ponad 5000 coś tam. Zastanawiam się, ile by mi wyszło na tym nowym sprzęcie. Ten nowy sprzęt jest naprawdę już taki ogarnięty, nie? Dobra, to mamy do oddania. I nowe części, oczywiście, jakieś ramy. Tutaj widzę już 16 GB RAM-u mamy w jednej kości. 4 GB, 3D marka, 5 dni na robotę. Spoko. Tylko tą jedną robotę mamy w 5 dni, a resztę możemy robić i robić, ile nam się tam żywnie podoba. Ok, rachunki. Ok, dobra. Bierzemy pierwszą maszynę z brzegu. Musimy, kurczę, przeoszczędzić trochę rzeczy, no kurde, znaczy trochę pieniędzy. A rzeczy mamy dość sporo, może coś się uda tutaj wrzucić. 4 giga RAM-u. 4 giga RAM-u, ty masz, chłopcze, 2. To jak ty masz 2, to ja ci dam jakieś stare. Proszę bardzo, stare pamięci. Hopsa. I jeszcze chcesz upgrade'a CPU, no dobra. Co ty masz? No Ryzena, czemu mnie to nie dziwi? Jakiś szajsowaty Ryzen. Sorry ogólnie za to, że cisnę Ryzena, ale ja ogólnie jestem jakoś zwolennikiem Intela, nigdy nie byłem zwolennikiem AMD. Kiedyś? Na pewno. Bardzo dawno temu, bardzo. Te maszynki były po prostu na tych AMD-kach nie do zajechania, ale zmieniłem zdanie. Zmieniłem zdanie, także... Czekajcie, co on miał za procesor? Zacznijmy od tego. 1200. To ja mu mogę założyć nawet 1300, ten tańszy. Przeoszczędzić troszeczkę kasy. I on już będzie zadowolony. I tak, to dodamy sobie. W takim razie jeszcze musimy go wyczyścić. To od razu go... Przedmuchamy tutaj całą tą obudowę. Ja nie wiem, jak można tak zapuścić w ogóle komputer w środku. To jest patologia, to jest porażka i w ogóle. Trzeba nie mieć, kurwa, nie wiem, czci i wiary, czy jak to się tam mówi. Dobra. Upgrade CPU, to ten upgrade zrobimy jutro. Ja sobie odstawię to tutaj i weźmiemy kolejną maszynkę. Zobaczymy, co mamy do pozamawiania po prostu. No i wtedy będziemy mogli pozamawiać wszystko na jeden raz, nie? Boże, w ogóle już jest 30 minut przeszło nagrania, nie zauważyłem nawet. 4 GB RAM-u on chce, on ma 2, to w takim razie ja mu wyciągnę te kości. Wywalę je stąd, damy do pierwszego. Standardowo ja mam jakieś takie swoje tutaj miejsca, że ma być na pierwszym i koniec. Za 20, za 13. No oczywiście, że dam mu stary za 13. Dobra. Co jeszcze nas interesuje? USB. USB nas interesuje i 3D marka. Proszę mi tu zainstalować. Kolego, ty chcesz dysk twardy, żebym ci wymontował. Bo pewnie jest uszkodzony, tak? No dobrze, w takim razie, żeby ci go wymontować, muszę odpiąć ten kabelek i odpiąć ten kabelek. Proszę bardzo, udało się oczywiście bez ściągania tamtej obudowy, z tamtej strony. I co to jest za dysk? 500. No niestety 500 nie mam. Ale mogę ci dać nawet ten 1 terabajt. Masz, ciesz się, chłopie. One już nie są takie nie są takie drogie czy coś. Jest różnica dosłownie, nie wiem, 3-4 dolarów, to w dupie to mam. Niech już będzie 1 terabajt nawet. Okej, okay, wszystko działa. Do widzenia panu, pan jest naprawiony, damy tutaj. To czeka na CPU i to czeka na co? Na uruchomienie 3D Marka, okej. Okay. Kurczę, zapomniałem go uruchomić w ogóle.
cholera, no nie chce mi się czekać, a kurczę, też nie chcę znowuż na całą noc, jak gdyby zostawić tutaj włączonego tego kompa. W ogóle muszę zapamiętać, żeby ten komputer wyłączać, bo ja zauważyłem ostatnio, że rosną rachunki za prąd i nie wiem czasami, czy to nie jest przez to, że ten komputer cały czas chodzi, w ogóle nie jest wyłączany. Może gdzieś to zaimplementowali do gry, że właśnie warto wyłączać komputery, tak? No niestety, ale no powinno się wyłączać, bo to jest oszczędność, nie? Nie tylko naszych pieniędzy, ale i środowiska, no taka prawda. Sorry, ale musiałem wziąć łyka herbaty. O, Jesus. Dawaj, 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 Boże no. Troszkę mi się tych pamięci właśnie, tych kości ramów pokończyło, takich dziadowskich. Jeszcze tam jakieś mamy właśnie karty graficzne. Bardzo dużo tych kart graficznych mamy. Mam nadzieję, że jakiś w końcu komputer będzie na upgrade karty i uda nam się na przykład połączyć gdzieś te karty w SLI albo w Crossfire'ze i że to będzie wystarczyło, czy tam do benchmarka na przykład. Fajnie by było, bo chciałbym się tych kart pozbywać troszeczkę. Nie chcę ich sprzedawać po prostu gdzieś tam za jakieś, nie wiem, marny pieniądz. No, długo jeszcze. O, dobra. 30 sekund chyba to trwa, 30 sekund, nie wiem nawet. Chyba tak. Dobrze, w takim razie to sobie odkładamy, to sobie zabieramy z powrotem. Będziemy mieli od razu na rano przygotowaną maszynkę rozłożoną tutaj. Teraz tak, to jest do oddania. Dziękuję panu bardzo za wizytę w naszym serwisie. To też. I teraz tak, co mamy? Zdiagnozuj i napraw, to jest prosta rzecz. To jest do wyrzucenia, to jest do wyrzucenia. I teraz tak, co my tu mamy? Karta graficzna uszkodzona, 11 dni mamy na naprawę. Boże święte, jakie to są proste rzeczy. Aż normalnie wstyd. W takim razie tego wyłączę. Wszystko powyłączane. Światło się nie wyłącza chyba, nie? Ty też się wyłącza? O kurde. No to ja już wiem, czemu to mi tak wpierdala prąd. Tego się chyba nie da wyłączyć. Ale to już wiem, czemu mi tak wpierdala prąd i czemu takie rachunki duże przychodzą, nie? W sumie możemy troszeczkę po ciemniaku też porobić komputerów. Też dalibyśmy radę. Dobra, odpalamy. Czy ja nie zapomniałem czasami zamówić tych... Kurde macie, zapomniałem zamówić. Czekajcie, gdzie to jest sklep. Zapomniałem zamówić, ja pierdzielę. Dobra, tutaj nie ma czasu ogólnie, więc w takim razie to poczeka. A my zrobimy dwie kolejne maszynki. Co tu jest? Karta graficzna do wymiany, jest uszkodzona. I to dwie, Proszę bardzo, ładnie połączone. Jeszcze jeden kabelek, tylko nie mogę do niego... O, natrafić na niego. Opsa. Fajnie, że można karty łączyć tutaj w tej grze. Bardzo fajnie to zrobili. Podoba mi się ten pomysł tutaj, że to jest tak rozbudowana gra. Jedna karta graficzna jest uszkodzona. Może taką będziemy mieli. R9 380, R9 380, czy mamy taką? 370 mamy, ale to nie jest to R7. Czy taka karta, poczekajcie, ja sobie tą zamontuję, czy ona tutaj da radę, czy muszą być takie same? O właśnie, to jest ciekawe. Tak, musi być taka sama, 380. Dobrze, w takim razie już wiemy, co zamówić jeszcze. Mogłem poczekać. 308. Boże, 380. R9. Która to była? 2G. 907. Nie, Boże. RK, tak? 2G. Jezus, co to było? 382G. Dobra, 382G. 382G dodajemy i ty sobie czekasz tutaj spokojnie.
Zdiagnozuj. Nie działa. Okej, okay, nie działa. No to co? PSU albo płyta główna, tak? Standardowo. Zdając życie, teraz będzie płyta główna, żeby nie było tak łatwo. Chociaż może. Okej, okay, co my tutaj mamy? Działa, 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 działa. Czyli w takim razie, jeżeli to nie działa, to musi być płyta główna. Walnięta płyta główna, czyli co? No wszystko trzeba będzie pościągać niestety. Łącznie z durnymi śrubkami i z ramem i w ogóle, i w ogóle. O Boże, wszystkie kable. Wszystkie kable. Okej, okay, no i niestety mówię, no te śrubki, że o Jezu, że oni coś takiego zrobili. Po co te śrubki wymontowywać? No kto mądry to wyciąga? Boże, gdzie to jest? Okej. Okay. Tu mamy jakiegoś, mamy MTech Plusa. Powinno to być to samo, tak mi się wydaje. Nie, dobra, ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę. Okej, okay, okej. Okay. Skylake, Skylake. Czekajcie. Dobra. Powinno być okej. Okay. No i dobra, mamy płytę główną zamontowaną. Możemy sobie spokojnie zainstalować. To sobie selnijmy, przecież to jest niepotrzebne już do niczego. Możemy sobie pastę nałożyć, możemy sobie cooler założyć już, proszę. Kabelki później. Karta graficzna. Karta graficzna. Pamięci. Ok, pamięci mamy. Zasilacz. No i to jest właśnie dziwne. Dlaczego jak odkręcam zasilacz, są podwójne śrubki, a jak go skręcam, to już są pojedyncze. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, czemu tutaj się tak dziwnie buguje, czy o co tutaj chodzi. No i kabelki oczywiście. No pełno kabelków do podłączenia. I musimy dzień przeskoczyć niestety. Raz, że musimy zamówić do obecnego komputera, to jeszcze musimy do wcześniejszego, bo zapomniałem, kurczę. Zapomniałem zamówić jakąś tam pewną część. Nie pamiętam już nawet, co to było. Chyba procesor. Dobrze, to działa, jestem zadowolony. Tak, niestety procesor zapomniałem tutaj zamówić, to tu będziemy mieli procesor, a tutaj jedną kartę graficzną, bo się spaliła. Dobrze, to sobie oddajmy. Czekamy na kolejnego maila, może przyjdzie, jest, dobrze, no to nie jest to. HDD, 5 dni. Boże, jakie proste rzeczy, co tu się dzieje? Dobra, to jest wyłączone, światło oczywiście i idziemy spać. Go to work. Dobrze, mamy procesor w końcu. Dobra, sobie włączmy. Ej, procesor mamy, a czemu nie ma tego? Znowu nie zamówiłem. Ja pierdolę. Co ja zrobiłem? 7 dni mamy na to. No nic. To był ten chyba, nie? Mhm, dobra i nawet działa. Spoko. Zamknijmy to dziadostwo. Który teraz? Ten chyba.
Okej, okay, na razie wszystko działa. Jakiego ty tutaj dusta masz, człowieku? Czy to jest czysty komputer? Ej, nie rozumiem tego. Co on tutaj chce czyścić? O, dobra. Wyczyszczone. Okej, okay, kolejny komp do oddania. Tak jest. I kolejne zadanie. Upgrade CPU i 8 GB RAMu i wyczyścić komputer ogólnie z kurzu. Dobra, kochani. W takim razie co? Mamy tutaj kolejną robotę. Jakiś HDD. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja się będę z wami żegnał. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.